Dobra. Stworzymy sobie talię. Potyczka gra z przyjacielem, trening. Dobra, lecimy tak. Karty, tworzenie talii. I stworzymy nową talię. Albo inaczej. Musiałbym zrobić talię. No dobra, twórz talię. Skeaterskę ligę. Skeligę bym mógł zrobić. Na potwory też ok. Królestwa Północy. Dobra. Zagramy Skeligę. I zrobimy coś takiego. Przede wszystkim złote karty, jakie możemy tutaj grać. To gramy. To gramy. To gramy. Myszowór też. I teraz tak. Srebrne karty. Srebrne karty są tak. Na pewno to jest spoko. Na pewno jest pożoga spoko. Na pewno jest róg dowódcy, okej. Okay. Karta specjalna. Zestatuj siłę wszystkich jednostek. Jak to wie? Zmniejsz o 2 siłę trzech jednostek innych niż złote. No to jest okej. Okay. Dobierz jedną kartę, odrzuć jedną kartę. Dobra. Brązowe karty. Dobra, no to na co my będziemy grać w ogóle, powiedzcie mi. Musimy wiedzieć. Na odrzucanie? Odrzuć stali wszystkie identyczne karty, to nie. Wojownik klanu. Dobra, takiego mocarza zagramy. Takiego mocarza zagramy, to za dużo. Na pewno tych trzech. Zagramy sobie tak. Zdziczały niedźwiedź, zagraj tę kartę w chwili odrzucenia. To będzie ok. To jest też dobre. Weźmiemy sobie dwie. Zmniejsz siłę jednostki. Dobra. Dobra, co to jest? Po usunięciu lub odrzuceniu zmień w jednostkę niedźwiedź. No, to takie myślę, jest ok. Myślę, że to jest ok. Zwiększ siłę bazową, jak najbardziej. Co to jest? Wskrześ wszystkie swoje takie same jednostki. Zwiększ siłę. O! Ale to jest głupie, bo to jest razy 3, a to są 3 inne animacje. Okej. To jest młody Bóg. Tutaj jest na wskrzeszanko, to of course. Lecimy. Czy ta złota karta ma jakąś animację? A nie, czemu ja to wydupczyłem? Czekajcie, złota karta. Dobra, zagramy to. Dobra, zagramy to. Zebnych kart mamy max. Karta specjalna. Zmniejsz siłę wszystkich jednostek o tej samej nazwie. No dobra. Pozostaw wybraną jednostkę i na nie złotą. No dobra. To ja dużo kart gram. Na 40 kart gram, moi drodzy. Nazwę to Talia Bydlaka. Talia Bydlaka. No i gramy. Nie, tworzenie nie. Talia Bydlaka. Co to za deck dla klaunów? A to się przekonasz. Będziesz widział klauna zaraz.
naprzód! Do boju! Alkreid! Clown Fiesta, moi drodzy. Serio 40 kart? Ciekawe, co będzie chciał dobrać. A, ty się tam nie przejmuj. Ja sobie dam radę. Lepiej, żebyśmy się pod toporek nie napatoczył. Dobrze. No i co, ziom? Co tam zagrywasz? Mogę mu coś powiedzieć? Na przykład, jesteś frajerem. Chętnie pomogę. Jeśli dożyję. Stwórz kartę Adept Pan Art, kiedy po twojej stronie pojawia się nowa złota karta. Moi drodzy. Fajna ta margaritka. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. No to cóż, czekamy. Co się tu wydarzy? Jeszcze na tym stole. Krowę zagrał, widzę. Nie mogę się doczekać bitwy! A niech cię Myrhok pochłonie! Dobra. Przegrupować się! No i tu się poddajemy. Okej. Tego nie było w podręcznikach. To jest to? Adept Banart. Tego nie było w podręcznikach. On musi mi zabić krowę na przykład. A nie, spasował. Dobra, i ja zaczynam z dwoma jednostkami. No i gitara się ma. Nice. Co byś chciał zrobić, ziom? Powiedz mi. Co byś mi chciał zagrać? Czy ja mogę coś wrzucić? No nic. No i teraz decydujące starcie będzie. Mocarz! A niech mnie Kraken pochłonie. No dobra. Zarajowida! Trzeba mu to jak najszybciej udupić. Boję się, że będzie ją kopiował. Dobra, zróbmy tak, bo ja się boję, że on ma taką. On ma taką jakąś głupią strategię, że. Chcę dokładnie skopiować tego mocarza i mogę nie dać rady, więc wolę od razu to walnąć, tak? Nie mogę się doczekać bitwy! Dobra, zagrał sobie jakiegoś wariata. Dobra. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. No dobra, czy on będzie miał pożogę? Zaraz się dowiemy. Raczej tam pożoga wpadnie zaraz. No. Jaskółeczka. Jaskółeczkowa. No i to mi się podoba. Co tam robisz z tym?
Śmieszne. Zeżrę ci serce! No dobra. No fajna muzyka jest tutaj w tej grze, oczywiście, że tak. Mamy tu szansę na wygraną. No Skellige. A ty tam jeszcze masz kopię jakiejś karty i nie możesz tej skopiować, bo jest złota. Ta już jest złota, więc 14 on nie garnie. Co on robi? Zagraj wskazaną brązową jednostkę stali. Czyli nie miał. Powitamy! Oj, powitamy! Żelazem i ogniem! Oj, powitamy! Zabijałem za mniej! Setnik. Srebrną. Naprzód! No ale jak on... dobrze zrobił. On zrobił srebrną z tej. To było sprytne zagranie. Bazową, czekajcie. Zmień jednostkę, jeśli jednostka zostanie słabna, ale nie zginie. No dobra. I co, mam ci go na pogrzebat przekuć? Okej. I tu zramy. Kurwa, no nie wygram. Głupi róg. Nie drażnij mnie. Jest! I co teraz? Moi drodzy, dwa off! Gościu jest. Co on zrobi? Nie. Come on, ziom. Nie masz żadnej karty użytecznej. Co to zrobiło? Co? Nic nie zrobiło. A, wygrana! No i to mi się podoba. Zdobycze wojenne, moi drodzy. Nowy dzień. I... Trapper z Dorblatana, proszę bardzo, i 5 razy złoto. No, to mi się podoba. Zagrajmy jeszcze talion bydlaka raz. Bo zagraj z Maszą 1-1, teraz na Nvidia gra. Widzę właśnie, że gra. Czekaj ta. Czekamy. Lepiej, żebyś mi się pod toporek nie napatoczył. No. Piorun. Czekajcie. Svanrik. Co ja mam zrobić? Ten mi toporka napatoczonego dał. To ja lepiej, też takiego mi się zagram pod toporek toporka. Nie napatoczył. Powitamy ich! Oj, powitamy! Żelazem i ogniem! Oj. A niech mnie Kraken pochłonie!
Czy będzie farming? Będzie dzisiaj farming simulator, jasne, że tak. Krowę zagram i się poddam. To ja poradzę. Chyba, że spasuje teraz. Chyba, żeby spasował, to bym dograł coś. Ale muszę dograć. On będzie chciał dograć jednak kartę jakąś. Dlaczego? Graj. Czemu on mi krowy nie otworzył? Bał się, że to mu przeskoczy punkty? Też krowę zagrał. No dobra. Jeszcze coś zagra? Nie ma problemu. No jeszcze krowę. Okej. Coś jeszcze chcesz zagrać? Dobra. No to patrzcie teraz. Teraz będzie mocarz. O! O! No dobra. Miejmy to za sobą. No on już idzie po zwycięstwo, tak? Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Dobrze. Damy radę, słuchajcie. Pochyl głowę przed Modron Freją. No to jest problem. Bo a niech mnie Kraken pochłonie. Okej. I co, mam ci go na pogrzebat przekuć? No, trochę tak. Trochę tak. Wyruszamy od razu. Odrzucam tego. Chwała najdzielniejszym. Graj. Będzie ciężko powrócić. O 8 mogę zbufować. On to wszystko chce wygrać. No dobra. O 3, 6. To jest 2. Zróbmy tak. Dobra. Zeżre ci serce! Okej. Tak jest! Na spokojnie. Dobrze. 40. On już spasował. Dobra. Muszę jeszcze dograć kartę. 4. Piątkę muszę zagrać. Zwiększ siłę wszystkich jednostek to na później. Wskrzeszę brązową jednostkę. Przed Modron Freją. Dobra, i wygrana ta jest. Zobaczymy teraz, co się wydarzy. Regis, ja zaczynam z Regisem w formie wampira. Także jest całkiem spoko. Złoty. Jest! Wskrzeszenie doszło. Bardzo dobrze. Dobry jesteś. On ma jeszcze to. Pierwszy ach!
Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Nie ma to jak porządna zamorska grabież na wiosnę. Dokładnie. Pożoga. No i jeszcze tych bydlaków mi tutaj przyzwie. Więc zwiększyłem za wyjątkiem złotych. Będziemy miał 7. Dobra, dajmy tu. Słuchajcie, słuchajcie. Dobra, wygrałem. No i tak działa ta talia, no. Czemu jedna Freyo nie wziąłeś drugiej i później tego typka dopiero... A nie wiem. Przeciwnik poddał grę. Gratulacje. Zdobycze wojenne, moi drodzy. Ea! 100 razy złoto! Pakiet do oja! Moi drodzy, level 3 mamy. Patrzcie, mamy level 3. Karty. Możemy pakiet kupić. Tworzenie, kolekcja kart. Co możemy robić w kolekcji kart teraz? Zobaczmy. Osiągnąłeś, odblokowałeś możliwość niszczenia... niszczenia niepożądanych kart. Zniszcz zbędne karty. No ale to ja wiem, o co chodzi, no. No dobra. Wow, dostałem fragmenty. Jak na przykład złote bym chciał. Czekajcie, gdzie są filtry? Legendarne. Złote. Legendarne. Rzadkość. Patrzcie. Ostatnie życzenie, karta specjalna. Słabe. To są legendarne. Złote. Szani. Skrzeź jednostkę. I zamień ją w złotą. Uuu. Szani, to jest... Kurde, ale Szani... Geralt chyba Szani tam... porobił, nie? Mi się wydaje, że... Ja, Szani, jasne, że robił. Jasne, że Szani porobił. Dobra, sklep. Sklep. Ma zawsze rację. Otwieramy. Potwierdź zakup. Tak. Najlepsze karty, bo jesteś tego warty. Otwieramy. Berserkera mamy. Straż też. Gęstą mgłę też. I to też. Jaka będzie tutaj? Jeździe dzikiego gonu, zwiadowca. To weźmiemy, zwiadowcy chyba. Nom. Tak to wygląda. Tak to wygląda.